Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła analizę sprawozdań partii politycznych za zeszły rok. Prawo i Sprawiedliwość może stracić całą czteroletnią subwencję za obecną kadencję parlamentu. Mowa o 78 milionach złotych. Pod koniec sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza sprawdziła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości za ubiegłoroczną kampanię do polskiego parlamentu. Postanawia odrzuci sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość? Państwowa Komisja Wyborcza zarzuciła rzekome nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę 3 milionów 600 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość straciło prawie 11 milionów złotych dotacji. Teraz Komisja rozlicza sprawozdania finansowe partii politycznych za cały 2023 rok. Tu też PiS może mieć poważne problemy. Jest niemal przesądzone, że Prawo i Sprawiedliwość straci prawo do subwencji partyjnej w tej kadencji a to z powodu odrzucenia sprawozdania Finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego tym razem może stracić 78 milionów złotych w najbliższych trzech latach. Dla posła i skarbnika Prawa i Sprawiedliwości Henryka Kowalczyka utrata subwencji to zemsta polityczna. Teraz odgrażają się, że zabiorą resztę subwencji, więc myślę, że to będzie jawne łamanie prawa. Będziemy się odwoływać oczywiście do. Do Sądu Najwyższego, jeśli taka decyzja zapadnie. Państwowa Komisja Wyborcza weźmie pod lupę także rozliczenie Platformy Obywatelskiej, która w zeszłorocznym sprawozdaniu nie uwzględniła wydatków na kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. W teorii wydarzenie, mające być apolitycznym, odbyło się w samym środku kampanii i było naszpikowane występami polityków obecnej władzy. Ja chcę wam powiedzieć, że ja zrobię wszystko, żeby. Wygracz. Jeżeli my nie uzyskamy 8%, to znaczy, że dalej będzie rządził PiS w Polsce. Poprzednio kampus Trzaskowskiego umknął uwadze członkom PKW. Nie wiadomo, czy tak się nie stanie przy analizie sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej. Jak analizuje politolog dr Aleksander Kozicki, odebranie subwencji Prawu i Sprawiedliwości może być dla partii wyrokiem. Powoduje ograniczenie działalności tej partii. I koniec końców, prawdopodobny mniejszy wynik wyborczy. APIS potrzebuje pieniędzy na przyszłoroczną kampanię prezydencką. Wynik tych wyborów umebluje polską scenę polityczną na najbliższe lata. Poseł Zbigniew Kuźmiuk przekonuje, że rządzący poprzez naciski na PKW chcą pozbawić środków głównego rywala politycznego jeszcze przed startem wyścigu o pałac prezydencki. Platforma przyjęła kurs. Na unicystwienie prawa i sprawiedliwości, i że stosuje tutaj metody, no, żeby daleko nie sięgać, no to białoruskie. Decyzją kierownictwa partii, parlamentarzyści i europosłowie PiS mają dokładać się na działalność partii. Parlamentarzyści po 1000 złotych miesięcznie, a europosłowie po 5000 złotych. Prowadzona jest również zbiórka pieniędzy od zwolenników. Do tej pory partia zebrała ponad 6 milionów złotych.